Dzisiaj parę słów w temacie planów treningowych i co zrobić, aby te plany były sensowne, jak ogólnie powinno się je budować i w warunkach takich domowych, jak i także w warunkach na siłowni. Ogólnie mamy takie coś jak wzorce ruchowe. I na początek powiem Wam, czym one na pewno nie są. I mówiąc wzorce ruchowe, nie chodzi w ogóle o technikę ćwiczeń. Często jest takie błędne myślenie, że oznacza to jakąś idealną technikę ruchu. Natomiast teraz podam Wam przykład. Mamy 5 osób. Każda z tych 5 osób wykonuje przysiad. Każda robi go totalnie inaczej i każda z nich robi go dobrze. Dlaczego? Dlatego, że każdy może mieć inną budowę anatomiczną i wtedy działa tak zwana biomechanika i mimo, że te ruchy wydają się inne, to wszystkie są i tak dobre. I w obecnej chwili mówi się, że mamy tych wzorców 7. Dokładnie mówiąc, jest to hip hinge, jest to przysiad, jest to wzorzec push, pull, jest to antyrotacja, antyzgięcie plus oczywiście lokomocja. I teraz dobrze jest Twój plan zrobić w taki sposób, aby wszystkie powyższe wzorce się w nim znalazły. Ale jak one wyglądają i jak w ogóle możemy do tego podejść? Za chwilkę pokażę Wam na kolejnym filmie, czym są mniej więcej poszczególne wzorce i gwarantuję, że gdzieś tam każdy z Was je widział, tylko nie do końca widzieliście, że są to jednak jakieś takie tam wyższe wzorce, więc lecimy na siłownię i zaraz Wam pokażę, o co dokładnie w tym wszystkim biega. I ogólnie moim zdaniem dobry plan jest taki, który uwzględnia w sobie wszystkie poszczególne wzorce, ponieważ wtedy mamy gwarancję, że rozwijamy się w każdym możliwym aspekcie i że nasze ciało nie będzie miało za chwilę jakichś słabszych rejonów. Stąd też wszystkie te wzorce powinny być w dobrym planie zawarte, a co więcej jeszcze ważny jest odpowiedni stosunek, na przykład pomiędzy wzorcami push, a pomiędzy wzorcami pull. I ogólnie najczęściej robi się tak, że wzorców pull, czyli ogólnie treningu pleców, jest 2 razy więcej niż wzorców push, czyli ogólnie treningu klatki. Ale jakby nie patrzeć, to większość ludzi robi w taki sposób, że trenują tak zwaną klatkę biceps, czyli taki zestaw typowo na dyskotekę praktycznie codziennie. Natomiast tych takich pozostałych wzorców, jak chociażby odpowiednia ilość wzorców pull, już nie mówiąc w ogóle o wzorcu lokomocji czy antyrotacji, to tak naprawdę tego z reguły nie ma. I to potem powoduje różnego typu kontuzje, problemy i urazy. Stąd też teraz powstaje pytanie, jak zrobić plan, aby te wszystkie wzorce były w nim zawarte, ponieważ jest ich aż tak dużo i no, może być to trudne. Otóż nic bardziej mylnego i za chwilę Wam pokażę taki najprostszy, przykładowy schemat treningu, który uwzględni wszystkie najważniejsze wzorce ruchowe. Tak więc lecimy do tablicy. Dobra, taki naprawdę najprostszy schemat chyba jaki jest możliwy, to będzie tak. 2 treningi. W pierwszym mamy tak. Hip hinge, pull horyzontalny, push horyzontalny, antyrotacja plus antyzgięcie, na przykład deska.
I druga opcja to będzie przysiad, pull wertykalny, push wertykalny i na końcu lokomocja. I to jest taki ogólnie schemat całego planu. W tych takich jeszcze pustych miejscach z reguły daje się jakieś inne ruchy, które są potrzebne danej osobie i zależne od jej formy czy celów. Ale Rafał, zaraz. To co tam jest, to w ogóle mi nic nie mówi. I co ja mam teraz tym w ogóle dalej zrobić? Tak więc za chwilę poszczególne wzorce sobie zamienimy na takie najbardziej podstawowe ruchy na siłowni, które możemy wykonać i zrobi się nam z tego całkiem prosty i całkiem skuteczny plan treningowy. Tak więc lecimy dalej. Dobra, i taki mega najprostszy zestaw treningowy, który możemy sobie zrobić, to będzie martwy ciąg rumuński, wiosowanie, pompki, facepulle, swing i deska, następnie przysiady z ketlem trzymanym z przodu, czyli goblet, podciągania drążku, OHP, martwy ciąg jednonóż, palow presy i spacer farmera. I gwarantuję, że tego typu plan będzie lepszy niż jakieś takie gotowe z internetu posiągane splity, które z reguły i tak są kiepskie i które mogą powodować potem masę kontuzji, problemy z postawą i ogólny brak efektów. Tutaj pracujemy nad całym ciałem, rozwijamy wszystkie najważniejsze aspekty i wszystkie wzorce ruchowe, stąd też ten plan będzie dla mnie lepszym wyjściem na początek i po prostu da Wam lepsze efekty. Dokładnie jeszcze macie rozpiskę poniżej w opisie tego filmu. Na dzisiaj to chyba wszystko. I pamiętaj, jeżeli w Twoim planie treningowym nie ma poszczególnych wzorców, to warto byłoby sobie je do niego zaimplementować. A jeśli trenujesz przez dłuższy już okres i cały czas niektórych z nich nie znasz, to prawdopodobnie Twój plan nie jest najwyższej jakości i dobrze by to było sobie zmienić. Tak więc, na dzisiaj to już wszystko w tym vlogu. Mam nadzieję, że film pomógł. Dziękuję bardzo i widzimy się w odcinku kolejnym.